Jak uruchamiać modele LLM, tak jak Llama 2, na własnym sprzęcie? Dzięki projektowi OLLaMA stało się to prostsze. Na Macu wystarczy zainstalować aplikację, a na Linuxie i Windowsie można łatwo skompilować projekt, używając CMake'a i Go. OLLaMA, czy tam OLLaMA, pozwala na interaktywne uruchamianie modeli z linii poleceń, o właśnie tak jak tu. No i widzicie, że jest to naprawdę proste, ale można je też odpytywać przez API, co tworzy ciekawe możliwości. Wśród dostępnych modeli mamy m.in. Llama 2, Code Llama, Vicuña czy Orca Mini. Co więcej, modele można samodzielnie modyfikować, wbudowując w nie na przykład dodatkowe dane, do których mogą się odwoływać w czasie generowania odpowiedzi. Można też tam podać na przykład prompt systemowy. Wygląda to naprawdę fajnie. Subskrybuj po więcej.